Dzień dobry, Andrzej Kochański to jest studio Kultura, wspólny projekt w Szczecinie PL i Super FM. Jak zawsze jesteśmy w facebookowych kanałach naszych mediów oraz na 97i5FM. A dziś o tym, że owszem, Olga Tokarczuk ma swoje opowiadania bizarne, ale szczecinscy autorzy nie pozostają dłużni, i pojawił się, e, pojawiła się pozycja Bizarny Szczecin. Warto na nią spojrzeć dzisiaj w studiu. Autorzy wybrani tej antologii, która dopiero co ujrzała światło dzienne jest już wprawdzie szeroko dostępna. Beata Zuzanna Borawska. Dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Tomek Szotkowski. Dzień dobry, witam wszystkich. Danuta Mierzmińska. Witam wszystkich, dzień dobry. I Sebastian Fitz Dzień dobry, witam wszystkich. Marek Stelar, znany szczeciński autor kryminałów pisze o bizarnym Szczecinie tak. To zbiór historii, po których spojrzysz na to miasto inaczej, kompletnie inaczej. Doskonale znane miejsca, które mijasz w pośpiechu, albo do których przychodzisz, żeby się zrelaksować, okazują się pełne niespodzianek, czychających pod wodą, za ścianą, pod skórą. To oczywiście tylko część y, opisu, więcej y, na pewno możecie znaleźć tutaj sami, a dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać, co doprowadziło do powstania bizarnego y, Szczecina. Wydawać by się mogło Szczecin, miasto, które bywa jesienią szare, a zimą to już czasami w ogóle, miejscami prozaiczne, a wy jednak znaleźliście w nim rzeczy bizarne, dziwne i nieoczywiste. To jak udało się odszukać tę bizarność w Szczecinie? Beata, może od ciebie zacznę, bo twoje opowiadanie, nie dość, że jest pierwsze właśnie w książce Bizarny Szczecin, to jeszcze tutaj po lewej cię mam jako pierwszą. Tak, moje opowiadanie pod tytułem Syrenie Stawy otwiera cały tom. Um, wracając do pytania, co sprawiło, że um, ta książka się zmaterializowała, ten tom w ogóle powstał, um, to na pewno u podstaw leży um, miłość do literatury, miłość do słowa, pasja pisania. Um, I to, że um, grupa osób znalazła się w jednym miejscu w tym samym czasie um, i i ja tylko dopowiem, pomysł. że te jedno miejsce i ten jeden czas to są studia pisarskie na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Humanistycznym, bo tam się spotkaliście. Tak, tak. Na ostatnim semestrze właściwie mieliśmy zajęcia. Nie pamiętam tego przedmiotu, bo już jestem absolwentką i absorbują mnie inne rzeczy, więc nie wiem, pamiętacie jak się nazywał ten przedmiot? Pisanie w toku? Tak. Pisanie w toku. Pisanie w toku. E, więc mhm. ten przedmiot prowadził Paweł Jakubowski, który e, chciał poprowadzić zajęcia w praktyce, e, i tak e, od pomysłu do realizacji e, przez kilka miesięcy e, turbulencji e, mogliśmy e, pokazać e, w szerszej publiczności e, ten tom, bo premiera e, odbyła się w hormonie w czwartek miniony. Więc to jest naprawdę świeża sprawa. Kiedy pewnie będziemy to, będziecie Państwo to oglądać, będziemy tydzień po premierze. Tak. Więc dokładnie. bardzo, bardzo świeże. Dokładnie. Tak. Jeszcze wrócę do Pawła Jakubowskiego. autor y, też związany ze Szczecinem, autor między innymi najemników Kopuły i Ducha Miasta, który was właśnie zebrał <laughs> na tych studiach pisarskich. No i co się okazało, że warto taki. Dziwny projekt, nawiązuje tutaj do bizarności zrobić. Tomek Szotkowski, do ciebie pytanie. E, tak Jak, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak, jak najbardziej. To moim zdaniem, zaskakujący, zaskakujący pomysł, zaskakujące to, że się to w ogóle udało zrobić nam, tak? Dlatego, że no, nie zawsze jest to proste, współpraca taka kolegialna, to no, był kolektyw. Trzeba było w jakiś sposób tutaj współpracować ze sobą, działać ze sobą, żeby, żeby mogło to powstać i żeby żeby to odniosło zamierzony efekt. Efektem przed tobą leży tutaj produkt, efekt tych naszych działań, tych tak. naszych starań. Jest zmaterializowany, także... Pokażmy, bo w ogóle, przepraszam, jeszcze ci przerwę, okładka Tomek Franek, szczeciński grafik i Rysownik. Ja już w ogóle przed spotkaniem mówiłem, że to chyba powinno w ogóle trafić na koszulki, bo naprawdę świetna grafika. Oprócz tego, że grafika okładkowa to jeszcze w środku... E, znajdziemy kolarze Aleksandry Tajgi e, Dąbrowskiej, która też jest współautorką e, tej antologii. I pomysłodawczą bizarności właściwie. O, i tak, bizarności. Tak, Więc to jest tak. też ciekawy motyw. To jak to właśnie było z tym, e, z tym pomysłem. Weźcie, no wypowiedzcie, bo mnie w ten tak, zajęciach to, nie było. No właśnie, właśnie. E, Ola Tajga Dąbrowska wymyśliła pomysł na tą, na tą bizarność, Była świeżo po lekturze. Olgi Tokarczuk, uh -huh. opowieści bizarnych. Gdzieś tam to padło w kuluarach, spodobało się, spodobało się grupie i postanowiliśmy właśnie w takim, <coughs> e, takim bohaterem tych naszych opowiadań stworzyć to e, te, te nasze miasto Szczecin i pokazać jego takie nieoczywistości, bym powiedział. Tak? Bo e, nie znajdziemy tych miejsc, tych zdarzeń, tych postaci, które, e, które w antologii występują, w jakichś przewodnikowych informacjach, czy też w, takich, w jakichś informacjach ogólnych, tylko to są takie miejsca zupełnie nieoczywiste. Tak więc, więc pod tym względem to jest bardzo, 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 bardzo wartościowe i, i jeżeli, jeżeli czytelnik oczekuje m, takich standardowych lokacji i standardowych zdarzeń, to może mam nadzieję pozytywnie się zawieść tym, że będą to miejsca, których jeszcze nawet nie odwiedził, a być może nawet nie wiedział o ich istnieniu w Szczecinie, więc, więc to jest in plus. Trzeba też powiedzieć, że wracając do tego, co mówiłem, że oprócz tego, że się udało to stworzyć, no to ten tomik właściwie troszeczkę jest też taką pamiątką po studiach, można powiedzieć, dla tych studentów, którzy. Którzy ukończyli, ukończyli naukę. Zamiast pracy licencjackiej, rozumiem. No, nie nie, masy, nie, nie. trzeba było zrobić drugie. Niekoniecznie zamiast, ale, ale mimo wszystko myślę, że to jest taki, taki produkt, który już zostanie. Jakby z nami, że zrobiliśmy coś wspólnie na tych studiach, coś się udało. I myślę, że to jest taka wartość dodana do tego. Oprócz tego, literacko i, i tematycznie bardzo fajnie poskładane te, te opowiadania, także w moim odczuciu każdy znajdzie coś dla siebie. Tam, nawet jeżeli komuś nie podpasuje jakaś tematyka czy sposób pisania, styl pisania, no to jest tego. E, chyba 13 łącznie opowiadań, kilkanaście na pewno opowiadań. Także znajdzie coś, znajdzie coś, 14, 14. Znajdzie 14 opowiadań, także każdy znajdzie coś z pewnością dla siebie i, i, i odnajdzie tam, myślę, myślę to, czego poszyku, poszukuje w Szczecinie, w tej, tej niesamowitości, bo bizarny, to niesamowity, taki niepokojący troszeczkę. E, więc, e, więc tylko życzyć przyjemnej mm -hmm. lektury. A słuchajcie, tych opowiadań w ogóle pierwotnie miało być mniej. Jak to się stało, że wyszło ostatecznie więcej? Danuta, do ciebie może pytanie teraz. Mieliście kampanię crowdfundingową, poddaję tak tak, tak, tak. <laughs> tak A ta jest <laughs> obecna tutaj w marketingu. Tak, e, tak to, to efekt y, wielkiego sukcesu, który do nas przyszedł którego częścią również prawdopodobnie Państwo byli, ponieważ ruszyła zbiórka na Wspieram To, bo to było początkowo, założeniem było to, że będziemy zbierać pieniądze przez Wspieram To, i okazało się, że do nasi. Rodzice, rodzina byli hojni, ale e, jednak gdzieś ten pułap się zatrzymał i ruszyliśmy do mediów e, z tą informacją. M, bardzo dziękuję e, tutaj z tego miejsca, właściwie wszystkim naszym lokalnym mediom, bo e, informacja o tej książce, o zbiórce naprawdę ukazała się we wszystkich lokalnych mediach. M, co prawdopodobnie pomogło. E, Dotrzeć do naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy nas hojnie wsparli. Na pewno to nie udałoby się bez e, takiej wizualnej otoczki, czyli zdjęć Małgorzaty Włodarcza, która e, też pomogła e, nam w takiej identyfikacji wizualnej. Więc e, te elementy m, sprawiły, że. Zebraliśmy ponad 12 tysięcy. Dorzuciło się. Czyli ponad program, można powiedzieć. Tak, tak. I, I... i do... powstały dodatkowe opowiadania, tak. które pierwotnie w planie nie było, ale z tego, co wiem, to przebiliście w ogóle kolejną barierę. <grym> e, I musieliście jeszcze, jeszcze zaangażować szczecińskich aktorów do nagrania audiobooka. Tak, Są to tak. Olga Adamska i Arkadiusz Błuszko, więc naprawdę. Świetne, świetne głosy i świetni aktorzy. Kiedy się można spodziewać jeszcze audiobooka? <kłaniczne> ja byłam akurat przy nagraniu, więc też znowu zawiorę głos. Olga Adamska już nagrała połowę właściwie tych opowiadań głosem żeńskim. Głosem żeńskim. Tam, gdzie bohater, gdzie narratorkami w opowiadaniach były kobiety. Natomiast Arek Buszko... Ma zabukowane studio w, pod koniec um, tego miesiąca, czyli właściwie chyba w przyszłym tygodniu, jak dobrze pamiętam, bo na razie e, ten kalendarz e, się gdzieś tam cały czas zapełnia. Um, bardzo się cieszę, że przyjęli e, to zaproszenie, że udało się dogadać e, i terminy, i e, stawki, i, i w ogóle wszystko. Um, to jest no, praca już z profesjonalistami, więc um, <laughs> No, jesteśmy zaszczyceni mhm. na pewno. E, też jeszcze a propos tego, wspieram to, chciałam tylko dodać, że również e, wsparło nas miasto Szczecin, co też tak, przy tym budżecie. Tak, crowdfundingu jest jeszcze mecenat Miasta Szczecin, tak. tutaj trzeba to zaznaczyć, e, więc to całkiem też dziękujemy. <noise> Podziękowania dla e, miasta. Przeniosę się teraz trochę na tę stronę stołu. E, było wspomniane o tym, że topografia jest bardzo ważna w tych opowiadaniach. Ale mam wrażenie, że nie we wszystkich to jest, że tak powiem, równomierny nacisk na tę topografię. Chyba Sebastian, właśnie w twoim opowiadaniu tak, tak. tej topografii jest trochę mniej. Malutko, malutko, bo y, moim takim celem y, podczas pisania tego opowiadania było szersze ujęcie samej bizarności, a y, szersze ujęcie samej bizarności, a y, żeby tego Szczecina było odrobinę mniej. Stworzyłem takie opowiadanie, które można powiedzieć, że się dosyć wybija, jeżeli chodzi o tematykę, ale myślę, że jest czymś, co jest właśnie potrzebne tej antologii, bo jeżeli w innych opowiadaniach było mało tej bizarności, to mnie jest dosyć dużo. Z kolei, właśnie też wybiłeś się tym, że tak naprawdę jest trochę mniej tej topografii. Tak. A co cię skłoniło, właśnie do tego, żeby. Nie będziemy tutaj robić spoilerów, ale co cię skłoniło, żeby właśnie pójść w tę, a nie inną stronę przy pisaniu tego opowiadania? Jak to... Jaka była historia powstania tego? Sam tytuł Bizarny Szczecin, yy, gdzie ja się autentycznie zafiksowałem na punkcie bizarności, <laughs> na punkcie dziwności, i dlatego to moje opowiadanie jest takie dosyć dziwne. Yy. Dokładnie, tak. Ale też nie ujmujmy reszcie książki, ona też jest całkiem ciekawa. Tak, dziwna. tak. <śpieszy> Danuta, u ciebie też ciekawe zabiegi w opowiadaniu. Oczywiście nie będziemy spoilerować, ale chyba możemy powiedzieć, jaka słynna postać pojawia się w nim, bo to jest ciekawy wątek. No tak, jest Sydo... Sydonia w... von Brock. I tak naprawdę to no wszystko przez Hermana. Wszystko przez Leszka Hermana i, i przez to, że właśnie no, przeczytałam praktycznie wszystkie jego książki w tej chwili. I tak sobie śledzę tą historię Szczecina, idąc jego tropem, dlatego że ja w ogóle pochodzę z Elblonga i o tym Szczecinie wiem bardzo niewiele i się dopiero uczę tego miasta. Co chwilę coś odkrywam, co chwilę gdzieś coś zobaczę, gdzieś się od kogoś czegoś dowiem. To tak samo jak dorwałam książkę. Podziemny Szczecin w trzech częściach, także stamtąd też dużo rzeczy wyniosłam, ale niekiedy, jak oczywiście czas pozwala, z mężem jeździmy po różnych tutaj zakątkach wokół Szczecina. Ostatnio żeśmy właśnie byli w Nowym Wartnie, również śladami Hrymana, zresztą, mhm. jego ostatniej powieści Szachownica. I Nowe wartno w ogóle jest, tak, tak teraz jest literacko mocno eksploatowane. Tak, do, dokładnie. Tak I, I szukam tych zabytków, takich różnych dziwnych pozostałości, po, po, głównie po Gryfitach, I, bo ja tak oscyluję w sumie w średniowieczu 1200-1300, to jest taki, taki rok, który mnie zachwyca bardzo. No i właśnie tam, właśnie w Nowym Wartnie, odkryłam ostatnio kościółek, gdzie nawa jest w ten sposób zrobiona i przedsionek, I jak zobaczyłam te pogruchotane cegły, które pachną. pachną jeszcze tamtymi czasami to, to oszalałam. I, mhm. I takich właśnie rzeczy szukam. Więc y, idąc śladami Hermana i, i tej Sydoni jego, y, dowiedziałam się właśnie, że pozostałość tego głównego zamku Gryfitów jest jeszcze tylko jedna, jedna, jedyna właśnie tam koło, koło sklepu. Nawet to niedaleko Dibła nie w Grabowie dawnym. I tam też się dzieją wydarzenia, tak, w twoim opowiadaniu. Tak, i tam dochodzą w pewnym momencie jakieś tam wydarzenia, ale no, zafascynowało mnie to chociażby dlatego, że mogłam tego, ten kawałeczek muru dotknąć. Pojechaliśmy tam z mężem, jak się o tym dowiedziałam, żeby go chociaż trochę. Pogłaskać, mm -hmm. żeby poczuć tamten czas. I tak, i tak to I co właśnie. czuć szmer historii? Czuć. To zależy, kto co czuje, tak? Ale Dużo. ja, ja sobie po prostu od razu wyobrażam, co by mogło być, jak by mogło być, i, i staram się podążać tą historią. Zresztą sięgnęłam również do, do książek y, naukowych, które opisują historycznych, które opisują y, tutaj wydarzenia i cały, cały los rodu gryfitów. Gdzie no, jest to bardzo fajnie przedstawione, łącznie z legendami Zach Pomorza zachodnio-pomorskiego. Mhm. I, I naprawdę można tam takich cukiereczków znaleźć. No, no, dziesiątki. Zachęcasz. Zachęcam, zachęcasz. tak. Dobrze, Danuta, bo mówisz, że yy, Leszek Herman, yy, to zrobimy sobie taką rundkę, którzy yy, autorzy lokalni was inspirują i czy w ogóle im się przyglądacie. Oprócz Leszka Hermana, ktoś jeszcze? to będzie taka promocja y, lokalnej literatury, więc teraz w czym <laughs> od tego wyróżnicie? No właśnie, no, Leszek Herman jest dla mnie na, takim najbardziej transparentnym tutaj autorem, do którego mhm. sięgnęłam, y, bo ja w ogóle podążam za, za kryminałem. I, I jakąś fantastyką, ale mm, z nutką kryminału. Na przykład podążałam ostatnimi czasy za piekarą i, i jego inkwizytorem, więc ja tymi śladami średniowiecznymi staram się podążać, gdzie jak coś znajdę takiego właśnie ciekawego, to, to tamtędy tędy dreptam. Mhm. Sebastianie, to w takim razie do ciebie przechodzimy, jeśli chodzi o promocję lokalnej literatury. Kim się inspirujesz, czy ktoś w ogóle z lokalnych autorów? Cię inspiruje czy bardziej twoje zainteresowania są gdzie indziej? Mm, właśnie, jeżeli chodzi o autorów lokalnych, to autentycznie nie. Ym, a a <coughs> nie, autentycznie nic mi nie przychodzi na myśl w tym momencie, więc. Ym... A generalnie, jeśli chodzi o inspirację, czy to jest tak, że jak piszesz, to nie czytasz, bo to też tak bywa czytać czy, czytam, ale jeżeli tworzę swój własny tekst, to muszę się zatopić bardziej w samym sobie i jest tak, że zatapiam się w samym sobie i muszę odłożyć wszystko, co czytam i okay. skupiam się całkowicie na tekście, który tworzę. Koła Jerzego Pilcha, rozumiem. <laughs> Beato, a jak u ciebie? No na pewno nie będzie to niespodzianką, że wymienię e, tutaj Inge i Wasiów e, i to jest e, pisarka lokalna, która no, od zawsze była moją inspiracją. E, I jakby studia pisarskie nie spowodowały tego, że e, pierwszy raz o niej usłyszałam, czy miałam styczność e, z jej twórczością. E, też bardzo cenię tę artystkę, e, też w tej roli takiej m, dyskutantki uwielbiam panele, w których właśnie jest gościnią, wypowiada się na tematy, czy to feministyczne, czy genderowe, literaturoznawcze, więc jeśli chodzi o literaturę, o literaturę lokalną, to na pewno Inga i Wasiów tutaj, ale jeśli chodzi o mój tekst, to tak. Ja jestem jakby w tej odwrotnej, w, w opozycji do tego, co mówi Sebastian, że właśnie lubię sobie przeczytać inne książki, czy i tutaj dowolnie czasami jest to przypadkowe i spodoba mi się, czy to styl, czy to właśnie konstrukcja, i przy, mojej, przy moim opowiadaniu tak chciałam, żeby to płynęło jak u myśliwskiego, więc tutaj to, a wczoraj na przykład skończyłam czytać najnowsze eseje Rebeki Solnit, więc no to jest mieszanka u mnie. Uh -huh, uh -huh. Tomek? Jeżeli chodzi o te dwa opowiadania, które ja tutaj proponuję w tej antologii, to było dużo powiedziane, że były zainspirowane jakimiś lokalnymi twórcami, natomiast rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o styl... No, chociażby poprzez te trzy lata studiów na studiach pisarskich, to na pewno troszeczkę Singi i Wasiów e, tutaj też jest, jest, jest brane, przynajmniej takie próby są. E, ale, też, ale też rzeczywiście bardzo poczytny nasz autor Blerba na okładkę Marek e, też, tutaj, też tutaj dużo wnosi. E, więc, e, więc wydaje mi się, że w tym kierunku bardziej bym, e, bardziej bym szedł. Jeżeli chodzi o te pierwsze z moich opowiadań, Pudrowane Strupy, to jest to. Tak, to jest to troszeczkę eksperyment, który został zapoczątkowany już na pierwszym roku studiów pisarskich, bodajże teraz dzięki tym umiejętnościom, jakie nabyłem, troszeczkę usprawniłem ten tekst. Mam nadzieję, że będzie przyjemny w odbiorze. Natomiast ten drugi tekst, legenda miejska o Gryfach, jest tekstem takim które mogą przeczytać wszyscy. I takie miałem założenie. Nawet mówię, trochę mnie zainspirowały moje dwie córki, które zawalały mi ciągle pytaniami na temat m.in. baszty Siedmiu płaszczy, co tam się dzieje i jakie tam, y, skąd, skąd ten budynek się w ogóle wziął i co tam się mogło wydarzyć. Więc troszeczkę dla nich też y, został ten tekst stworzony, a przy okazji, żeby był pewnym kontrapunktem dla tych. Tekstów, które, dla tych tekstów trudniejszych, które niewątpliwie się w tej antologii pojawiają. Mhm. Słuchajcie, tutaj stawiamy średnik. Żegnamy się ze słuchaczami Super FM na 97,5 FM, ale zostajemy w naszych kanałach facebookowych. Oczywiście śledźcie nas tam. Dziękuję bardzo. Andrzej Kochański, Studio Kultura, a rozmawialiśmy o książce Bizarny Szczecin, wydawnictwo Granda ze Szczecina. Do usłyszenia. To proszę, Dobra. Beato, jeśli chcesz dopowiedzieć właśnie o, te inspi o tych inspiracjach, to bardzo proszę. Właśnie tak, bo e, tutaj się skupiliśmy na takich e, inspiracjach lokalnych, literackich, ale też w moim tekście e, są nawiązania też do takich muzycznych inspiracji. I tutaj twórczość na przykład: Olka Różanka. E, taka nieoczywista mhm. e, inspiracja, ale jednak też tego twórcę, jeśli chodzi o język, bardzo cenię. Tak, w ogóle to, to jest ciekawostka, że dwa tygodnie temu właśnie w miejscu, gdzie siedzisz, siedziała Inga i Wasiów, a Olek przecież też tutaj e, bywał w o. naszym programie, więc to się świetnie. E, składa. Przy piecu najlepiej. E, tak, przy piecu najlepiej chociaż... To jest teraz także spotykamy się w zimę. Wcześniej było bardziej e, ciepło na dworze, e, ale teraz rzeczywiście jest tak, to powiedzmy wszystkim, którzy nas oglądają, że e, piece w studiu w Szczecinie .pl robią dobrą robotę i każdy je tutaj lubi. E, co nie jest dziwne, kiedy minus jeden... Za oknem. Słuchajcie, teraz dla was zadanie specjalne. Do Szczecina przyjeżdża osoba, która jest tu po raz pierwszy w życiu i musicie jej pokazać niesamowite miejsca lub, um, lub powiedzmy hmm, lokale. Gdzie byście zabrali taką osobę? Pytam was jako uczestników Instytutu Bizarności. Ja do swojego domu, na Krzywołustego, e, gdzie możemy... E, bardzo bizarne. Ba, ba, jest, jest, to, no, jest to mieszkanie bardzo bizarne, ja. niebieski balkon mój, więc e, tam. Okay. widać I dać go z daleka. Okej, okay. trzy miejsca. Aha, trzy miejsca. <laughs> Chyba, że to no. mieszkanie przyćmił wszystko. <laughs> Trochę tak może być, ale na pewno do Piwnicy Kany to... Też przez. No, to już też mówiłam Darkowi Mikule, że e, jednak to miejsce traktuję jako trochę swój artystyczny drugi dom. E, miałam tam i premiery swojej książki, wcześniej premiery płyt, które, e, które produkowałam przy okazji swojego wydawnictwa, więc ono to miejsce mi się kojarzy naprawdę e, z takim. Miejscem spotkań, e, spoiwa kultury, czy. No, no bardzo dużo takich e, wspomnień. E, I może jeszcze. E, no, filharmonia. Uh -huh. uh -huh. <gry> uh -huh. Dobrze, Tomek. Trzy e, miejsca, bizarne. Ja bym, tutaj, ja bym tutaj postawił na coś, co jest dosyć charakterystyczne dla naszego miasta. Między innymi ta ot otoczka zieloności, ta otoczka natury, które w mieście naszym jest. E, bardzo dużo tak? w porównaniu z innymi miastami. Właściwie można rowerem się przemieszczając, przemieścić się cały czas parkami, terenami zielonymi. Mamy dwie puszcze, więc zabrałbym na pewno, na pewno gości, zabrałbym do puszczy wskrzańskiej, do puszczy bukowej, żeby pokazać tam naprawdę niezwykłe miejsca, czy wieża Kuinstropa, ruiny tej wieży, czy, czy inne mniej oczywiste jakieś wąwozy, którymi można się poprzechadzać, pospacerować. Nie, więc wydaje mi się, że tak, że takie miejsca, gdzie można zaznać trochę spokoju, odpocząć, e, zobaczyć troszeczkę, troszeczkę inne rzeczy niż, e, niż te takie, tak jak mówiłem, niż te takie oczywiste, niż te takie, które zwykle się ogląda typu właśnie pomnik e, czynu Polaków, czy, e, czy filharmonię, która jest na pewno niewątpliwie pięknym obiektem, natomiast no tak jak powiedziałem, to jest taki bardzo charakterystyczny dla Szczecina obiekt, gdzie no właściwie e, trzeba zobaczyć, będąc w Szczecinie i, i, i zwiedzając go, a czasami, a nawet często zapomina się o tych takich miejscach, które tak naprawdę stanowią o szczecińskości tego miasta. E, i tam też myślę, żebym, żebym się wybrał i żebym pokazał mm -hmm. tego, mm -hmm. typu, tego, typu, tego typu miejsca. To lecimy dalej z tym konkursem, Sebastianie, gdzie ty byś zabrał taką osobę, która pierwszy raz przyjeżdża do Szczecina, gdzie są miejsca bizarne? Na cmentarz. Na, na cmentarz, z racji tego, że o ile dobrze pamiętam, jest to trzeci największy. Drugi. Drugi. O, to jeszcze lepiej. Czyli centralny. Centralny. <grym> <wybrał>. Tak. <grym> tak, <grym> ta. tak. Um, na cmentarz. Y Myślę też, że śladem szczecińskich kościołów, bo jednak są te kościoły i one w tym momencie są już praktycznie zabytkami. No i jeszcze wspomnę o tej filharmonii, ale już została wspomniana, więc nic nowego nie powiem. Ale naprawdę zabrałbym na cmentarz. A ja bym do tych kościołów jeszcze dodała szczecińską cerkiew, która ma przepiękne, tak, kolorowe tak, wnętrze. Tak i też dużo w mhm. inspiracji myślę. Czyli cerkiew dokładamy, damy ja, ta teraz jeżeli chodzi o kościół twoja to runda kościół obok Kany jako pierwszy kościół w ogóle, który powstał na terenie y, tutaj właśnie. Też dość bizarne miejsce, tak. ponieważ wcześniej tam było miejsce kultu pogańskiego. Więc tak, to jest tak. Interesujące. Właśnie o to chodzi. To jest, no, no, zresztą on jest piękny w środku. Ma cudowne sklepienie, także jest naprawdę śliczny. Zapomniałem o jeszcze jednym aspekcie, który zawsze reklamuje. <laughs> tak, te bizarne miejsca jednak się przypominają <laughs> jeszcze. Tak. E, może niekoniecznie bizarne, ale wjazd do Szczecina trasą zamkową. To jest chyba najpiękniejsza wizytówka tego miasta, jaka może być. Każdy, kto wjeżdża do tego miasta widząc no, ten widok na Wały Chrobrego, na, 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 na te wszystkie budynki, no jest po prostu zauroczony, więc polecam mm -hmm. każdym gościom wjazd z trasą zamkową, czy to pod wieczór, czy to pod wieczór za dnia. Jest najlepiej. Przepiękna sprawa, tak? Najlepsza wizytówka, jaka może być tego miasta na sam początek zwiedzania. Mm -hmm. Dam, zawrócę jeszcze do, do twojej rundy, gdzie taką osobę byś oprowadziła. Na pewno... Na pewno poszlibyśmy do zamku, ponieważ ja, no, no cela wiadomo. No tak, średniowiecze <laughs> naturalne zain no, ce, zainteresowania Naturalne się. Cela no, na to musiałaby być mm -hmm. po prostu, no. Ale, no. Też tak mówię, takich z tych takich e, e, nieoczywistych miejsc, fantastyczne miejsca, to właśnie jeszcze wieża Bismarcka, o której tak. zapomnieliśmy wspomnieć też. Ale właśnie nie wspomnieliśmy. Wspom świetnie, świetnie zlokalizowana wśród natury, wśród przyrody, Tak. E, te w Puszczy Wskrzańskiej budowle, o której między innymi jest w opowiadaniach, te mosty u Pawła w opowiadaniu. Świetne, tak samo. Także naprawdę jest wiele miejsc, których, które tutaj można pokazać, które, które na pewno zrobią wrażenie na, na, na wielu osobach. Zupełnie inne niż, niż te właśnie wspominane takie przewodnikowe troszeczkę lokacje. Mhm. Słuchajcie, a macie coś z Prawobrzeża? Puszcza bukowa była, może coś jeszcze dołożymy. Szmaragdowy? Mhm. Ja, ja prawo prawie nie znam, także. Ale trochę polataliśmy po tym szczecinie, jest, A, jest potencjał, można jest oprowadzać grota. wycieczki. Geringa, tak? Dokładnie nie wiem, ale jest grota. No, no, tak. <laughs> tak. Raz tam, tylko byłam, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, i no. Ale nie dali mi wejść do środka, więc jestem niepocieszona. Może następnym razem. Słuchajcie, bizarny Szczecin, owoc waszych studiów pisarskich, to już dostępne. Zachęcamy oczywiście słuchaczy i widzów do tego, żeby się zapoznać z tą książką. A jakie dalsze plany? Czy wy zostajecie w tym klimacie, czy idziecie gdzieś własnymi drogami? Jeśli chodzi o mnie, to to opowiadanie nie było moim jakby pierwszym e, mm, owocem mojej twórczości. E, wcześniej już wydałam książkę też w wydawnictwie Granda e, Sama siebie nie pamiętam. E, też brałam udział w antologii takiej, no już powiedzmy na skalę ogólnopolską. To był po, polski rocznik literatury Weird Fiction e, za ze zeszły rok, więc e, m, Pracuję nad czymś, nie chciałabym jeszcze tego zdradzać. Na pewno w przyszłym roku prowadzę warsztaty literackie, ale o tej współpracy z kim, ja z jaką instytucją to, to jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić. Może się spotkamy tutaj za miesiąc, dwa i o tym opowiem Państwu szerzej, bo bardzo się cieszę na tę współpracę i mam nadzieję, że będzie owocna. Mhm. Tomek? Jeśli chodzi o mnie, to sobie wymarzyłem taką powieść osadzoną w latach 90., też lokalną, bardziej taką, nawet, nawet mo mocniej osadzoną niż, niż Szczecin, bo chciałem, żeby akcja tej powieści działa się głównie na Niebuszewie. Ja stąd pochodzę, tu się urodziłem, więc jakby dla mnie to jest powrót do, do czasów młodości, tak naprawdę. Poza tym, no, lata 90 -ty w jakiś sposób. Mnie pasjonują. Tam się dużo działo, ja się tam wychowywałem, więc też troszeczkę ta, ta historia byłaby um, o mnie, można powiedzieć, w pewnym sensie o tym, co przeżyłem, o, o, o swoich doświadczeniach. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy. Spróbujemy i, i zobaczymy, jak to się tam dalej poukłada, jeżeli chodzi o tą powieść. Już ja, zaczął. To to niebuszewo to y, chyba rzeczywiście Twoja miłość, bo tutaj też się pojawia, prawda? W pudrowanych strupach, to tylko tak, zdradźmy, żeby zachęcić tak, może tak, wszystkich, którzy tak, są w Niebuszewa, tak, to albo tak, to ja z nim wie. To, jest, to, jest, to jest element, to jest element niebuszewa. No tak, no to jest taki trochę melancholijny powrót do czasów młodości. Też również elementy tego pojawiają się w opowiadaniu, więc zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to mi wyjdzie, jak, jak, jak sobie poukładam te sprawy zawodowe, sprawy rodzinne i, i, i kiedy, kiedy, kiedy będzie można coś takiego przeczytać i, i, i powiedzieć, czy to. Czy, czy to jest po prostu fajne i przyjemne w odbiorze? Mhm. A jeżeli chodzi o opowiadania, to oczywiście nie rezygnuję. Jeżeli na razie się cieszymy pierwszym tomem. Jeżeli będzie pomysł na, e, na tom drugi opowiadań, na przykład bizarnych, e, to czemu nie? To, się, no, to kwestia jest naprawdę do przemyślenia, do, e, do ustalenia. Być może taki projekt e, zaistnieje, będzie zrealizowany. Skoro udało się pierwszy tom stworzyć, to teraz czemu, czemu, czemu nie miałoby się udać po raz kolejny? Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo dobry tok myślenia. Sebastiania. jak tam twoje plany. Um, jako, że mam jeszcze dwa lata magisterki studiów pisarskich, to uznałem, że chciałbym się rozwinąć y, pisarsko. No, Logiczne dlaczego. <laughs> um, a, ale z, z racji tego, że ja praktycznie całe życie pisałem fantastykę. Y, y, Uznałem, że jednak chciałbym jako przyszły pisarz, mam nadzieję, rozwinąć swój warsztat też o inne nurty, o inne gatunki. Coś z tego wyjdzie, ale ja też mam tak, że ja planów nigdy nie mam i jakoś życie mi się samo układa, więc um, nic więcej nie powiem. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, to Danuta, jeszcze twoje plany. Ja, nie rozmawialiśmy o waszych zajęciach pozapisarskich, ale wiem, że ty jesteś też pedagogą. Tak. Więc y, czy ta praca w ogóle też determinuje to, o czym myślisz pisarsko w najbliższym czasie? Czy, tam, czy dostarcza ci inspiracji? Trochę, trochę dostarcza, dlatego że y, w tej chwili też licencjat na, na studiach pisarskich między innymi pisałam y, wokół tego tematu, ponieważ y, gdzieś tam przemoc jest tym takim wiodącym tematem, który gdzieś tam wkładam w swoją, y, w swoją twórczość. I y idę tropem tej przemocy, szczególnie przemocy wobec kobiet, więc y w tym kierunku na pewno coś będzie. Nie będę mówiła jeszcze co, ponieważ nie chcę zapeszyć, może się uda, jakiś tam plan jest w akurat w tym temacie. A takim ubocznym, gdzieś tam już też y na studiach, właśnie tutaj y powstały takie dwa osobne opowiadania, które w tej chwili się y próbuje scalić jako wstęp do do powieści sensacyjnej, osadzonej trochę w Szczecinie, a trochę w innym województwie. Także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mhm. Ale to są na razie takie, w powijakach to wszystko jest. Ale brzmi to obiecując. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Danuta Mierzwińska, Sebastian Fit, y Tomek Szotkowski i Beata Zuzanna Borawska. Dziękujemy Autorzy... za zaproszenie. Autorzy, wybrani autorzy z antologii Bizarny Szczecin, bardzo ją polecamy. Wydawnictwo Granda, szczecińskie wydawnictwo. Tak, warto sięgnąć po tę książkę i warto wspierać lokalnych autorów. I przypominamy jeszcze o audiobooku. Tak, Też a audiobook się wieram. nagrywa i zapewne niedługo będzie. Przed osobiście. świętami, przed świętami na pewno. Prawdzie osobiście nie słyszałem, ale tutaj <grym> pracę włożyła swoją, w e, powstanie tego audiobooka Beata. I słyszała, jak to, jak to wygląda. Jest przekonana, że to jest wartość dodana do tych opowiadań, więc serdecznie zachęcamy do tego, żeby, żeby zapoznać się, posłuchać w wolnym czasie tych opowiadań. No bo, tak jak, tak jak, tak jak zostało to wspomniane, fantastyczne głosy, fantastyczni aktorzy, więc, więc warto tutaj, warto na to poczekać i warto no, porównać to, co mamy literacko, z tym, co mamy do słuchania w fonii. Tak jest, zachęcamy. Bardzo dziękuję. Andrzej Kochański to jest program Studio Kultura i słyszymy się i widzimy za tydzień.